Cześć, miasto z tej strony, cześć rok, cześć drugi rok, cześć akolici roka, włazidupy i wazeliniarze i hejterzy roka i moi może, chociaż ja jeszcze chyba nie miałem żadnego poważnego hejtera. Co jest kury z wami? Słuchajcie, znaczy, słuchaj rok, ekstra powrót, wreszcie, kurna, tego na to czekałem, a nie sfejkowane zdjęcia Dody na... w tym filmiku i same gameplaye, no, które są aczkolwiek fajne, można ślinotoku dostać, no, ale bez przegięć. Taki właśnie rok to jest ten rok, na którego czekamy, na którego zasłużyło polskie społeczeństwo w dobie otaczającego nas idiotyzmu. Dobrze, żeś powiedział, że w każdym z nas jest odrobinę idioty. Zresztą też wyczytałem coś takiego, że przeciętny człowiek przynajmniej przez 10 minut dziennie jest skrajnym idiotą. Sprawdziłem sobie definicję idiotyzmu. Idiotyzm to jest, słuchajcie, upośledzenie, ostre upośledzenie umysłowe. Nieużywany teraz już jest ten termin, gdyż znaczenie tego słowa wyszło daleko poza znaczenie medyczne. Generalnie idiota zatrzymuje się w poziomie rozwoju na wieku około 4-5 lat. No, czy to jest takie złe? Być czasami, kurna, idiotą, wbijać we wszystko, interesować się tym, czym się przeciętny interesuje, 5-latek na przykład. Nie interesować się pierdołami czy strasznymi różnymi rzeczami. Wieje wiatr i pewnie nic mnie nie będzie za chwilę słychać. Zresztą idiotyzm nas otacza z każdej strony. Wystarczy się rozejrzeć, spojrzeć w telewizor. I nie mówię tutaj nawet o panu Grzegorzu, I speak the Polish lato, tylko o całej menażerii idiotów. Tylko że problem polega na tym, że ci, co są widoczni w telewizorze, chyba sobie nie zdają z tego sprawy, że są idiotami, w przeciwieństwie, tak jak żeś rok trafnie zauważył, do tych, którzy sobie z tego zdają sprawę. Bo ci, którzy sobie z tego zdają sprawę, to jeszcze są do ogarnięcia. Jestem idiotą i jest mi z tym dobrze. Trzym się.